Około 30 osób nie żyje i to są pierwsze niestety tragiczne doniesienia z Haiti dotkniętego trzęsieniem ziemi. To temat numer jeden. Później w faktach ostrzeżenia dla słuchaczy podróżujących autami powiemy, gdzie są problemy i jakie. A jak polscy piłkarze spisali się w zagranicznych ligach, ocenimy ich występy. Co najmniej 29 osób zginęło w trzęsieniu ziemi na Haiti, informują właśnie służby ratownicze. Premier Ariel Henry zaapelował o pełną mobilizację, by pomóc osobom poszkodowanym w tym kataklizmie. Szef haitańskiego rządu udaje się w miejsce dotknięte trzęsieniem, by ocenić sytuację. Wstrząsy, przypomnę, o magnitudzie 7,2 spowodowały ogromne szkody. Trzęsienie było odczuwalne w całym kraju. W wielu miastach zanotowano znaczne straty materialne. Władze ogłosiły ostrzeżenie przed tsunami, lecz szybko je odwołały. A w związku z trzęsieniem ziemi na Haiti komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Bartkowiak polecił sprawdzenie gotowości bojowej naszych grup poszukiwawczo-ratowniczych. Polscy strażacy, przypomnę, są teraz w Grecji i Turcji, gdzie pomagają w gaszeniu szalejących od kilku dni pożarów. Uwaga, kierowcy, dwa samochody osobowe zderzyły się na A4 między węzłami Legnickie Pole, Legnica Wschód. To na Dolnym Śląsku, jezdnia w kierunku Zgorzelca została zablokowana. Utrudnienia także na S11 między węzłami Poznań Rokietnica, Poznań Północ po zderzeniu dwóch aut osobowych i ciężarówki, która zgubiła ładunek. Ruch w kierunku A2 został wznowiony, utrudnienia trwają na lewym pasie w kierunku Piły. I jeszcze ostrzeżenie po sygnale, jakie otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM o korku przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi koło Torunia. Na wysokości Lubicza do bramek po prostu jest bardzo długi korek, czas oczekiwania też jest bardzo długi. Cały czas się powiększa, bo ruch jest spory. Ten ruch zauważalny teraz, szczególnie na jezdni w stronę Łodzi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mówi o ponad 6-kilometrowym sznurze aut wracających z nadmorza. Mamy weekend, jest dużo turystów w Sudetach Zachodnich na Dolnym Śląsku. Ratownicy Karkonoskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują o rozsądek. W mijającym tygodniu odnotowali już około 30 akcji. Były to różne działania związane z turystyką górską, z rekreacją. Apeluję do Państwa o rozsądek, o uwagę na szlakach turystycznych. Weekend prognozowane są warunki, gdzie mogą wystąpić burze, także należy na bieżąco monitorować prognozę pogody, sprawdzać ją i odpowiednio przygotować się do górskich wędrówek. Przypomina Sławomir Czubak, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR, a ja przypominam, że prognozy śledzimy dla Was w RMF FM i na rmf24.pl, a dolnośląscy hotelarze przyznają, że takiego sezonu jeszcze nie było. W Karpaczu czy Świeradowie-Zdroju znalezienie miejsca noclegowego graniczy z cudem. Sport w faktach RMF FM. Ruszyły rozgrywki w najmocniejszych ligach w Europie. Dziś pierwsze mecze w nowym sezonie rozegrały drużyny Polaków w Anglii czy Niemczech. Pierwszym występom naszych w zagranicznych ligach przyjrzał się Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Wojciechu. Jak zaprezentowali się nasi reprezentanci w pierwszej kolejce Ligi Angielskiej? No, najlepiej wypadł Jakub Moder. Reprezentant Polski pojawił się na boisku w 72 minucie meczu Brighton z Burnley, no i już minutę później zaliczył asystę przy wyrównującej bramce. Ostatecznie zespół Polaka wygrał 2-1 z Burnley. No i to właściwie tyle powodów do radości, bo całe spotkanie w barwach Leeds rozegrał, co prawda, Mateusz Klich, no ale drużyna naszego reprezentanta przegrała 1-5 z Manchesterem United. Southampton i Jana Bednarka przegrało zaś 1-3 z Evertonem. Na obrońcę naszej kadry całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. W Bundeslidze podobnie cały mecz na ławce Unionu Berlin spędził Tymoteusz Puchacz, zaś Augsburg Rafała Kiewicza i Roberta Gumnego przegrał 0-4 z Hoffenheim. No i z Wojtkiem na pewno usłyszymy się ponownie za godzinę, prawda? W pierwszych wieczornych faktach sportowych. Wszystko się zgadza. Do usłyszenia. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.